Studio Radia 5, nasz gość Ewa Sidorek, zastępca prezydenta Suwałk do spraw między innymi związanych ze światą. Dzień dobry, witam. Witam serdecznie. Zadowolona pani z wyników matur? Bo od matur chyba dzisiaj zaczniemy. To taki news, który pojawił się, który u jednych wywołał uśmiech na twarzy, a u innych trochę stresujące wakacje, bo nie wszyscy będą mogli te wakacje w spokoju przetrwać. Niektórym grozi sierpniowa poprawka. Panie redaktorze, patrząc na wyniki tegoroczne, takie surowe, na razie bardzo i ogólne. Myślę, że mogę powiedzieć, że jestem zadowolona. Porównując to też, podobnie jak minister edukacji, bo też zadowolenie nie ukrywa tego zadowolenia. Z tym, że pani minister, która odpowiada za edukację w całym kraju, ma trochę gorszy wynik niż nasz, niż nasz miejski, ponieważ jak wiemy zdawalność matur w całym kraju jest to 85%. Natomiast w naszym mieście prawie 92%, więc przyzna pan, że jednak nasza radość jest większa. Z czego wynika tak, no, co tu dużo dobry wynik. Dobry wynik na pewno z pracy nauczycieli. Praca nauczycieli sprzeżona z, z determinacją i też zaangażowaniem uczniów. wspólny wysiłek przynosi efekty. Też powiem, że w porównaniu z ubiegłorocznymi wynikami mamy bardzo duży postęp. Ubiegłoroczna zdawalność była na poziomie 84%, czyli różnica jest bardzo duża. Mówiąc o zdawalności, pamiętajmy, że tak naprawdę 59 niepowodzeń, to znaczy, że to są 59 uczniów, mat obecnych maturzystów, w sierpniu będzie miało możliwość przystąpienia do egzaminu poprawkowego. To znaczy, że nie zaliczyli jednego przedmiotu. Tak, najczęściej. Jest to matematyka. Ta matematyka, która okazuje się być kulą u nogi. Tak naprawdę jak analizuję wyniki wszystkich sprawdzianów zewnętrznych w naszym mieście troszeczkę pokutuje od, że tak powiem, od przedszkola i tutaj zastanawiamy się jak poprawić jakość nauczania, ale też i odbioru tej matematyki przez dzieci, młodzież suwalskich placówek oświatowych. Z jakimi opiniami Pani się spotkała wśród maturzystów, dlaczego ta matematyka była taką piętą achillesową dla niektórych, poziom trudności, czy, czy może... Nie do końca połączone programy nauczania z tym, co później maturzyści otrzymali na egzaminie? Na pewno egzamin zawsze jest zaskoczeniem, ponieważ to jest tylko wycinek wiedzy badanej w porównaniu z tym, jaką wiedzę uczeń przyswaja przez lata swojej edukacji. Proszę zwrócić uwagę na to, że Tutaj mamy w, przy tym egzaminie mamy kumulację umiejętności ze wszystkich etapów kształcenia. I jeżeli uczeń przychodzi już do szkoły ponadgimnazjalnej z jakimiś brakami, naprawdę jest tam bardzo mało czasu, a wręcz nie ma tego czasu, żeby wyeliminować te braki w tym codziennym kształceniu edukacyjnym. W związku z tym, jak wspomniałam, pracujemy tutaj w Wydziale Oświaty, ale też proszę o konsultacje dyrektorów, nauczycieli, nad programem miejskim programem edukacyjnym, który chcemy zacząć realizować od przyszłego roku szkolnego. Przede wszystkim, aby wzmacniać edukację matematyczną. Planujemy rok 2015-2016 pod hasłem Rok Matematyki i Przedsiębiorczości. Mam nadzieję, że te propozycje, które przygotujemy, wzmocnią edukację od najmłodszych lat, aby już w szkole ponadgimnazjalnej uczeń nie miał problemu z tym ostatecznym egzaminem zewnętrznym.